Stara kopalnia obchodzi siódme urodziny. Centrum Nauki i Sztuki zostało oficjalnie otwarte 9 listopada 2014 roku. Centrum powstało w oparciu o dawną kopalnię Julia, uważaną za jeden z najcenniejszych zabytków kultury technicznej na świecie. 9 listopada na uroczystym otwarciu pojawił się wielotysięczny tłum zwiedzających i wielu honorowych gości. Rewitalizacja górniczego kompleksu to w ostatnich latach największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Wartość inwestycji oszacowano pierwotnie na 52 miliony, jednak wydatki przekroczyły 100 milionów. W starej kopalni oprócz Muzeum Górnictwa mają swoją siedzibę, ośrodek kultury i organizacje pozarządowe. Ogromne powierzchnie przewidziano dla wystaw, zwłaszcza sztuki współczesnej i ceramiki, która podobnie jak węgiel jest znakiem rozpoznawczym Wałbrzycha.